Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie jako na półtorej godziny gospodarz tego miejsca. Chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić na kolejne spotkanie, podczas którego opowiadamy generalnie o naszym stuleciu niepodległej, ale ta rocznica prowokuje do pochylenia się nad całym okresem II Rzeczpospolitej. I zanim przedstawię naszych gości, to a jeden z gości jest gospodarzem, na pewno bardziej niż ja, to chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone generalnie takiemu okresowi historii II Rzeczpospolitej, w którym wydaje się, że do dziś są z tym okresem związane bardzo silne emocje. Emocje w historii oczywiście są także wskazane i bez wątpienia nie zabraknie też i podczas naszego spotkania. Lata 1926-1935. Zaraz powiem, dlaczego te lata mają budzić emocje, ale najpierw przedstawię gości. Pan profesor Włodzimierz Suleja to znany historyk i, jak wskazałem ręką, bardziej na pewno gospodarz niż ja tego miejsca jako dyrektor Biura Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodowej, dziś trzymający pieczę nad tym, by nauka w ramach Instytutu Pamięci Narodowej o dziejach ostatniego stulecia rozwijała się pomyślnie. Jest znanym historykiem, który wywodzi się, jeśli można tak powiedzieć, ze szkoły wrocławskiej. Przez długie lata był zresztą także dyrektorem oddziału wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej i jest między innymi autorem na pewno jednej z najlepszych, jeśli nie najlepsza, biografii Józefa Piłsudskiego, co siłą rzeczy powoduje, że jest tutaj osobą jak najbardziej na miejscu i zaproszono nie przez przypadek. Drugim dyskutantem będzie profesor Paweł Skibiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Uniwersytetu Warszawskiego, na razie z Warszawskiego, tak jest, z Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk, bardzo również znany, zajmujący się między innymi historią powszechną, konkretnie Hiszpanią okresu generała Franco, ale także historią Kościoła, między innymi także Kościoła powszechnego w relacjach choćby między Stolicą Apostolską a państwem generała Franco, czy też historią Kościoła tutaj naszego. Jest głównym redaktorem monumentalnego dzieła, jakie w tej chwili wychodzi za sprawą także Instytutu Pamięci Narodowej, czyli kolejnych tomów Promemoria kardynała Stefana Wyszyńskiego. Także muszę się pochwalić, bo nie mam wyjścia, nikt tego inny nie przypomni, że jest też stałym felietonistą miesięcznika w sieci historii, którego to miesięcznika jestem redaktorem naczelnym. Ten skład, mam nadzieję, że gwarantuje i jakość spotkania, i należną temperaturę. A teraz, dlaczego ta temperatura i te emocje mają nam jednak towarzyszyć? Otóż najpierw taka mała glossa do mojej wstępnej, głównej wypowiedzi. Glossa polega na tym, że mam takie nie tylko niejasne wrażenie, ale po prostu wiem, nie tylko jako historyk, ale przede wszystkim jako Polak, że nie przepracowaliśmy niewątpliwie tego, co w dwudziestoleciu międzywojennym było szalenie istotne jako wydarzenie, można powiedzieć, zwrotne,
czyli zamachu majowego. Nie przepracowaliśmy jako społeczeństwo, jako naród, jako Polacy, choćby prowokacyjnie mówiąc z tego prostego powodu, że z jednej strony niewątpliwie w panteonie największych gwiazd XX wieku ewidentnie byśmy ustawili Józefa Piłsudskiego na jednym z najwyższych miejsc poza Panem. Natomiast gdybyśmy jednocześnie zadali sobie pytanie, czy jesteśmy demokratami, czy nie, to również byśmy z większością graniczącą ze 100% byśmy powiedzieli jako Polacy, tak, oczywiście jesteśmy demokratami. Mówię tylko o tym jednym przypadku sprzeczności ewidentnej, no bo trudno zamachowca zaliczyć do demokratów. W związku z tym gdzieś jakaś niespójność jest intelektualna w nas, w Polakach. I co więcej, ta niespójność intelektualna, czyli nieprzepracowanie pewnego zjawiska historycznego, może rodzić także podejrzenie, i to już wchodzę w taką próbę zadania pytania naszym gościom. Mianowicie, że nie jest to w gruncie rzeczy niestabilność umysłowa Polaków, tylko może wręcz takie kłamstwo, w którym przez pokolenia sobie żyjemy. A kłamstwo to polega na tym, że nie chcemy się jawnie przyznać do tego, że w gruncie rzeczy dyktatura to jest dobra rzecz. I może w ogóle Polacy tak lubią, żeby ich tak pasem po twarzy, po pupach, i że to jest dużo lepsze zarządzanie niż jakiekolwiek inne. A demokracja w ogóle w funtach łaków warta. Musimy to mówić, bo takie są obecne klimaty, a tak naprawdę to byśmy zawsze w historii chcieli jakiegoś tyrana, który by tak zechciał nas trochę i poprowadzić, i zdjąć z głowy odpowiedzialność, i w ogóle żebyśmy nie mieli wiele trosk, ponieważ nie one są napędzające nasze życie codzienne. Mam nadzieję, że oczywiście to jest nieprawda, żeby była jasność, i oczywiście mam też nadzieję, że Józef Piłsudski i jego obóz w latach 26-35 nie prowadził nas w takimże kierunku społecznej akceptacji bezmyślności, czy społecznej akceptacji przejmowania przez obóz władzy w gruncie rzeczy 100% odpowiedzialności za losy podmiotów, które stanowią dla nas najwyższą troskę, czyli naród, państwo, niepodległość, wolność. To są przecież te hasła szalenie istotne. A zatem w ramach tej pierwszej propozycji udzielenia sobie i nam wszystkim odpowiedzi na pytanie, to proponuję, byśmy zastanowili się, na ile zamach majowy i te lata rządów marszałka Piłsudskiego przy jego właśnie niewątpliwym autorytecie, jaki posiadał w latach 1926-1935, wpłynął na naszą kondycję jako narodu politycznego, czy zostaliśmy zepchnięci przez ówczesną władzę na margines życia politycznego, gdzie nie mógł naród podejmować decyzji, czy też odwrotnie, to właśnie ten zamach majowy i obóz sanacji otworzył de facto przestrzeń, w której się społeczeństwo polskie mogło odnaleźć i realizować swoje potrzeby polityczno-patriotyczne. Takie dwa kierunki, można powiedzieć dwa filary, które niech będą punktem odniesienia do udzielenia odpowiedzi. Bardzo dziękuję, bo rozumiem, że jestem wywołany do odpowiedzi jako pierwszy. Proszę Państwa, ja bym rozpoczął czegoś innego. Próbę odpowiedzieć na pytanie, zanim przejdę do tego, w jaką stronę po 26 roku zaczęliśmy zmierzać. Rozpocząłem od próby odpowiedzieć na pytanie, w sumie, czym ten zamach był. Bo nie ulega wątpliwości, że odbudowywaliśmy państwo jako strukturę demokratyczną, według wzorców, wprawdzie zachodnich i to jeszcze XIX-wiecznych, ale takich, które no, wprowadzały nas jako, jakby mówiąc współczesnym językiem, do tej
takiej odpowiedzialnej politycznej Europy. I rzeczywiście bardzo szybko, pomijając ten okres wojenny, okres budowy granic, kiedy no, inne priorytety się pojawiły, bardzo szybko od 21 roku, w sumie uchwalenia konstytucji, okazało się w praktyce, bo to jest jeszcze kwestia praktyki politycznej, jaką mieliśmy do czynienia, że ten model przeszczepiony na grunt polski, ta próba wzorowania mechanizmów demokratycznych, zwłaszcza francuskich, no średnio się sprawdza, biorąc pod uwagę patologie, z którymi wówczas mieliśmy do czynienia. Najszczęście oczywiście polega na tym, że mamy inne doświadczenia później. Mamy te doświadczenia po 89, które no, też rzutują na nasz odbiór tamtej rzeczywistości. Także łagodnie już spoglądam na praktykę polityczną między 21 a 26 rokiem. Ale no, przyznam się, powiem coś innego. Ja po 89, będąc wielkim zwolennikiem zmian, śledziłem na przykład debaty parlamentarne, no niemal powiedzmy narkotycznie. I tak po 2 latach stwierdziłem, że jednak chyba trochę marszałek miał rację, zastanawiając się nad tym, w jaki sposób ocenia wystąpienia sejmowe. Jak powiadam, no to jest kwestia innego czasu, innego kontekstu, innych proporcji, ale jednak coś w tym było. Natomiast zmierzam przede wszystkim do tego, żeby jasno podkreślić, że od 20, no właściwie stosunkowo wcześniej, oczekiwano jednak korekty modelu. Nie twierdzę, że oczekiwano korekty takiej, jaka nastąpiła. Korekty zwłaszcza w użyciu siły. To oczywiście nie chodzi w rachunek. Chociaż znów przywołam przykłady z tamtej epoki. Od, właściwie można powiedzieć, zimy z 25 na 26, to wręcz mówiło się, że zamach będzie, jaki zamach będzie. Było pytanie, kto go zrobi. No tu kandydatów było znacznie więcej niż sam Piłsudski. To różne elementy się na to składały i te natury wewnętrznej, i ten wzrost zagrożenia zewnętrznego, zwłaszcza po zbliżeniu niemiecko-sowieckim tamtego czasu. To są rzeczy, które dają podkład, kontekst do tego, co ostatecznie w maju wydarzyło. Tylko że z moich badań, ja przypuszczam, że jeśli chodzi o zasób dokumentalny, no nie wiem, czy ktoś będzie miał porównywalne do tego, co zgromadziłem. To wynika jedna rzecz, że miał być rzeczywiście próba dojścia do władzy, przejęcia władzy, ale absolutnie jednoznacznie stwierdzam, że nie miał być to zamach zbrojny. To logika tych wydarzeń z początku, z maja, z zmiany władzy doprowadziła do tego, co się wydarzyło. Ja tu nie usprawiedliwiam Piłsudskiego. Tylko jeżeli potencjalny zamachowiec biorę samochód, jedzie do prezydenta, żeby się układać, prawdziwie go nie zastaje. No i potem wracać specjalnie wyboru nie ma, to tu już jest rzecz inna. Stało się coś, stało na zasadzie takiej, że władza została przejęta. Ale też, już odpowiadając na pytanie postawione przez pana profesora Żalina, powiem bardzo wyraźnie. To też nie jest tak, to znaczy no, ci, którzy przejmą władzę, mają to do siebie, że z reguły nie chcą jej oddawać. Wszystko jedno, jakie to mechanizmy są uruchamiane, czy próbują ją utrzymać w taki, czy w inny sposób. I w Piłsudski nie stawiał tego, jak to stawiał inny przywódca, nie z polskiego namaszczenia, że władzę raz zdobytej nie oddamy nigdy. To tak akurat nie było. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że nie była to próba rządzenia jedynie przy pomocy siły. Znaczy można powiedzieć, że Piłsudski był dyktatorem i temu też nikt nie będzie zaprzeczał. Tylko wyraźnie się podkreśla, z czym jestem zgodny, że był na swój sposób dyktatorem anachronicznym. I też nie dlatego, że powiedzmy konsolidował, a nie dzielił tę ekipę na zasadzie stosowania starożytnej zasady Divide Impera. Tylko że istotnie, no, wziął odpowiedzialność za Polskę tak, jak to rozumiem. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy na rozmaite sfery funkcjonowania ówczesnego państwa, przy wszystkich patologiach, których tutaj no, nie będę wymieniał, pewnie dostanę do tego, w jaki sposób przymuszony prędzej czy później, to bardzo wyraźnie widać, że ta władza silnie się koncentrowała na dwóch sferach, na sferze obronności i polityki zewnętrznej. Choć w polityce, znaczy jeszcze powiem inaczej, że wszelkie próby
mocniejszego odebrania tej władzy, również zmierzając w stronę rozwiązań siłowych, były przecinane bardzo gwałtownie. Stąd się wziął Brześć przede wszystkim, co jest plamą i to wcale tego też nie będę próbował zaciemniać. Natomiast to nie jest tak, że w społeczeństwu została odebrana podmiotowość wtedy. Ta podmiotowość została utrzymana. To są sfery mniejszej czy większej wolności, ale te sfery były pozostawione i to, zwłaszcza jeżeli na przykład chodzi o kwestie samorządności, one nie były na zasadzie odbierania tego społeczeństwa. Nie mówię na zasadzie porównywania też poziomego. Mieliśmy z jednej strony sytuację w Niemczech, z drugiej strony sytuację w Sowietach. Nie twierdzę, że Polska była tą klasyczną oazą wolności, ale tu można było oddychać, tu można było funkcjonować. I to wiązało się też z przekonaniem Piłsudskiego i on to artykułował, że nie można rządzić przy pomocy bata, nie można rządzić jedynie przy pomocy gołej siły, bo to łamie. A to akurat temu społeczeństwu jest potrzebne i w Polakach jest wkomponowane silne poczucie wolności. Jest to wartość, którą też należy pielęgnować. I to też nie jest tak, choć oczywiście można pytać, dlaczego następcy Piłsudskiego w 1939 roku zachowali się inaczej. Ale w tych pomysłach na opracowanie rozwiązań, też o charakterze konstytucyjnym, na wypadek wojny, bardzo była wyraźna dyrektywa, przynajmniej z roku 1932-1933, żeby odpowiedzialność, jeżeli coś ekstraordynarnego się wydarzy, no tak jak to się stało ostatecznie w 1939, żeby odpowiedzialność ponieśli wszyscy, żeby obowiązkowo tą odpowiedzialnością się wtedy podzielić, no co w 1939 nie nastąpiło. To tyle też tytułem wstępu. Też powiem. Dziękuję bardzo. Tak zawsze czynimy, że odpowiedzi są mniej więcej 10-15-minutowe, żebyśmy mogli kilka rund wykonać. Pawle, to teraz twoja kolej. Też możesz długą czy dłuższą drogą dotrzeć do mojego pytania. To znaczy ja po prostu postaram się troszeczkę inną drogą dotrzeć do odpowiedzi na to pytanie. Może po pierwsze, wydaje mi się, że trzeba powiedzieć o pewnym kontekście, w którym musimy rozmawiać o zamachu majowym i okresie władzy osobistej Józefa Piłsudskiego, bo rozumiem, że o tym rozmawiamy. Otóż, proszę Państwa, niewątpliwie na nasz ogląd jako współczesnych Polaków ma wpływ jeden fakt, to znaczy, że przez okres między 1944 powiedzmy a 1989 rokiem byliśmy do tego stopnia przez PRL edukowani w pewnym dystansie i zakłamaniu dotyczącym II Rzeczypospolitej, że w efekcie wszystko, co się działo w II Rzeczypospolitej, stało się dla nas symbolem naszej niepodległości i naszej wolności. Niemniej wydaje mi się, że już żyjemy z takim dystansem historycznym, że można zadawać inne pytania w gruncie rzeczy. Jednym z takich pytań, które ja sobie osobiście zadaję, właśnie też nie tylko jako historyk, ale jako Polak, jest pytanie, czy ja chciałbym żyć w Polsce lat 26-35. I moja odpowiedź brzmi, że nie wiem. Dlatego, że z jednej strony, rzeczywiście, no, patrząc na co się dzieje w tak zwanej Sowdepi, tak, to co się dzieje w Polsce, to naprawdę nie ma absolutnie żadnego porównania. I to, co organizuje nas za zachodnią granicą od 1933 roku Adolf Hitler, to też nie ma żadnego porównania z tym, co proponuje nam Józef Piłsudski, ale muszę powiedzieć, że wcale mi się nie podoba to, co proponuje nam Józef Piłsudski, z bardzo prostego powodu. To się opiera na bardzo dużym stopniu zakłamania życia publicznego. Pierwszy element zakłamania został wprowadzony przez propagandę obozu sanacyjnego od samego początku. To znaczy stwierdzenie, że istnieje potrzeba sanacji, wcale nie było formułowane w komunikacie publicznym w ten sposób, jak to zrobił dzisiaj profesor Suleja. To znaczy, że nie próbowano jakby przekonywać, że istnieje konieczność korekty demokracji parlamentarnej.
komunikat, z którym szedł Józef Piłsudski do władzy, był prosty. To znaczy, mamy do czynienia z państwem korupcyjnym, słabym, który trzeba naprawić i to natychmiast. Efekt był taki, że pierwszy proces korupcyjny na dużą skalę, jaki odbył się za rządów sanacyjnych, to był proces ministra Czechowicza, ministra sanacyjnego. Więc przepraszam bardzo, tam istnieje pewne nieporozumienie, na to delikatnie mówiąc, a myślę, że raczej celowe zakłamanie komunikatu co do stanu państwa przed 26 rokiem. I to uważam za poważne, to jest jeden z najpoważniejszych zarzutów, jakie ja mam w stosunku do 26 roku i tego, co się stało w momencie odebrania rządów Witosowi. Druga rzecz jest taka, że paradoks polega na tym, że zniszczono tą demokrację parlamentarną, bo to trzeba jasno nazwać, zdezawuowano ją i zniszczono, w momencie, kiedy ona wreszcie stanęła na nogi. To znaczy po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z prawdziwym rządem parlamentarnym opartym na większości. I akurat w ten moment wybrał sobie Józef Piłsudski, osoba niesłychanie dla niepodległości Polski zasłużona, do przejmowania władzy, co moim zdaniem było absolutnie wyłącznie pokłosiem rywalizacji koteryjnej, bo to trzeba tak nazwać, między koterią Piłsudczyków i koterią tych, którzy z Piłsudskim nie chcieli mieć nic wspólnego. Piłsudski postrzegał, i tutaj trzeba zrobić jeszcze jedną dygresję, dlaczego ja nie bardzo chciałbym mieszkać w państwie rządzonym przez Józefa Piłsudskiego, ponieważ Józef Piłsudski wbrew swoim pewnym cechom, jak na przykład ogromny talent polityczny, był jednocześnie człowiekiem, który miał jedną cechę innych dyktatorów lat 30. To znaczy precyzyjnie rzecz biorąc był mitomanem. To był człowiek, który żył w przekonaniu o swojej wyjątkowej roli historycznej, co oczywiście każdy polityk ma jakoś takie przekonanie, ale ten sposób, w jaki sam Piłsudski mówił o swojej roli, sięgając po paralele z utworami literackimi typu Król Duch Słowackiego, co ostatnio było wielokrotnie komentowane. Proszę Państwa, trzeba pamiętać, ja należę już do pokolenia, które słabiej pamięta literaturę romantyczną, a pewnie moi studenci już w ogóle jej praktycznie nie pamiętają, ale trzeba powiedzieć, że Piłsudski należał do pokolenia doskonale obeznanego z literaturą romantyczną i dla wszystkich było jasne, czym jest Król Duch. Król Duch jest opowieścią o wcielonym źle władzy, które się jest samousprawiedliwia. No to jest jakby ten taki był mniej więcej przekaz. To znaczy Słowacki przekonywał, że każda władza jest dobra pod warunkiem, że jest powiedziałbym, przepraszam, to trochę trywializuję, ale pod warunkiem, że ucieleśnia pewną siłę, tak? To znaczy duchową przede wszystkim. I Piłsudski doskonale się w tej paralelii odnajdywał, ponieważ należał do pokolenia, które nie traktowało, przepraszam, przestrzeni publicznej jako przestrzeni kategorii, gdzie się stosuje kategorię moralną. Osobiście nie znam stosunku Józefa Piłsudskiego do kotów, to myślę, że profesor Turyja może mi coś więcej na ten temat powiedzieć, natomiast... Z końmi najlepiej. Dobrze, nie mam tutaj konia. Natomiast proszę Państwa, to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, którym warto by było zastanowić się nad zamachem majowym i tym fenomenem, to jest fakt, że powiedziałbym, że jak na państwowca to ryzyko, które podjął w 26 roku było ogromne. To znaczy proszę pamiętać, że to był akurat moment bardzo dużej destabilizacji sytuacji politycznej w Europie. I powiedziałbym, że patrząc nawet wyłącznie kategoriami jego obozu politycznego, to jest troszkę, powiedziałbym, lekka przesada, którą wykonał Józef Piłsudski, ponieważ gdyby jednakowoż ta wojna domowa, bo tak należy patrzeć na zamach majowy, to była wojna domowa w mikroskali, to znaczy na ulicach Warszawy, gdyby ona rozlała się na cały kraj, a nie było tego daleko i na pewno nie jest zasługą Józefa Piłsudskiego, że się nie rozlała,
To jest, no, mielibyśmy prawdopodobnie znacznie krótszą niepodległość niż, niż mieliśmy. Bardzo charakterystycznym problemem związanym z zamachem majowym jest kwestia tak zwanego błędu majowego, to znaczy poparcia Józefa Piłsudskiego przez KPP. Zwykle patrzymy na to z perspektywy komunistów, to znaczy, że to komuniści popełnili błąd popierając Józefa Piłsudskiego. No, ewidentnie popełnili błąd, tak? Tylko że ja, ponieważ postawiłem sobie za punkt honoru, żeby nie patrzeć na losy Polski z punktu widzenia partii komunistycznej, bo wydaje mi się to, powiedziałbym, dość wtórne, ja zadaję pytanie, jak to w ogóle było możliwe, że Józef Piłsudski został poparty przez partię, która była otwartym wrogiem niepodległości Polski. No widocznie ta partia zdiagnozowała, że on tej niepodległości szkodzi. I tak tylko mogę ten błąd majowy rozumieć. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że zamach majowy przyczynił się do solidnej reformy ustrojowej Polski w myśl noweli sierpniowej, którą wymyślił Związek Ludowo-Narodowy parę lat wcześniej, to znaczy dokładnie rzecz biorąc półtora roku wcześniej i Piłsudczycy po prostu powielili te rozwiązania. I ostatnie zdanie, tylko że sami Piłsudczycy potem ten całkiem racjonalny i zrównoważony ustrój, powołując się na marszałka, ja tu nie jestem pewien, czy to było do końca za jego zgodą, czy nie, rozmontowali, tworząc no, zupełnie absurdalne państwo wymyślone w Konstytucji Kwietniowej i to jeszcze wchodzi w zakres wyznaczony datami podyktowanymi przez szanownego profesora Żeryna, przewodniczącego dzisiejszego gremium. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za chwilę oczywiście będzie pewne prawo do polemiki i do wielostronnej, ale każdy ma swoje cele podczas tego spotkania. Moim celem jest brnięcie dalej w stronę roku od 26 do 35 i myślę, że zmierzając od roku 26 warto powiedzieć i powtórzyć pewne tezy, które tutaj padły. Mianowicie pan profesor Skipiński i słusznie, jak mi się wydaje, powiedział, że na pewno jedną rzecz można powiedzieć pozytywną o skutku zamachu majowego, to znaczy bez wątpienia rząd Kazimierza Bartla, który powstał jako następstwo zamachu majowego przy wsparciu noweli sierpniowej, która oczywiście w treści swojej była projektem ustawy wymyślonym przez opozycję antypiłsudczykowską, czyli przez Narodową Demokrację, spowodowało to paradoksalnie, ewidentnie zreformowaniem, czy w ogóle można powiedzieć, że stworzeniem nowoczesnej administracji państwa, które dopiero od kilku lat w ogóle zaczynało funkcjonować na terenie, na którym istniały trzy do tej pory różne organizmy państwowe. I to jest taka rzecz, która chyba będzie poza polem dyskusji między nami, jeśli chodzi przynajmniej o tę zdolność niejako wykorzystania tego zamachu majowego do stworzenia tego systemu administracji państwowej. Ale oczywiście, jak łatwo się domyśleć, za każdym takim dobrem to również kryje się natychmiast zło. I otóż to, co chciałbym, żeby państwo wzięli pod uwagę, panowie, przy dalszych swoich głosach, było wynikiem pewnego wyartykułowanego stosunku do tego, co w tej chwili powiem. Bo przypomnę, dla mnie głównym pomysłem naszej dyskusji jest jednak nasz współczesny stosunek do demokracji. Otóż po zamachu majowym ekipa Józefa Piłsudskiego, i to jest z kolei teza, którą wyartykułował pan profesor Suleja, oczywiście nie chciała tylko i wyłącznie zarządzać BAT-em. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Natomiast sposób potraktowania przestrzeni publicznej przez obóz sanacji polegał na tym, żeby w gruncie rzeczy władza jednak raz zdobyta nie została przekazana
nikomu innemu i za sprawą między innymi środka administracyjnego doprowadzić jak najszybciej do tego, żeby zalegitymizowało społeczeństwo polskie fakt istnienia sanacji jako obozu rządzącego z przyzwoleniem społecznym. I temu procesowi służył Walery Sławek jako twórca BBWR-u, który to BBWR jako de facto partia, choć w sposób zakłamany nazwana inaczej, żeby odróżnić od rzekomego partyjnictwa lat 18 czy 19, 26, która to partia zaczęła powstawać, czyli tenże BBWR, nie w ramach wolnego i równego startu partii politycznych w przestrzeni publicznej do wyborów w momencie, kiedy został parlament rozwiązany w 1928 roku, tylko na zasadzie nierównej, to znaczy za pomocą instrumentów administracyjno-szantażujących, także silnych, policyjnych, z wykorzystaniem różnego rodzaju szantaży, no takich bardzo na przykład prostych, jak to, że powstający BBWR chciał dotrzeć do dotychczasowych elektoratów partii różnych od konserwatystów, po na przykład PSL, Wyzwolenie, czy częściowo także PPS. I jedną z form takiego docierania do tych środowisk była próba szantażowania regionalnych tytułów pism przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, szantażowanie regionalnych pism, które były w gestii na przykład PSL-u Wyzwolenie, że jeżeli nie staną się organami bardziej przychylnymi powstającemu BBWR-owi, to ich tytuły zostaną odebrane i możliwości pisania i zarabiania przez tych redaktorów będą ograniczone. Ta administracyjna i taka namolna metoda budowania demokratycznego zaplecza politycznego dla obozu sanacji będzie jednocześnie sygnałem, że oczywiście ta władza Józefa Piłsudskiego nie chciała pozostać tylko i wyłącznie jako władza oparta na sile. I tu jest ta sprzeczność, czy pewnego rodzaju brak takiego jednoznacznego hołdu przez Józefa Piłsudskiego złożonego dyktaturze. Józef Piłsudski w tym sensie nie jest dyktatorem, że nie chciał, żeby był tak postrzegany. Natomiast można z drugiej strony powiedzieć, że paradoksalnie za sprawą opozycji, to będzie oczywiście punkt widzenia samego Piłsudskiego, choćby z racji tego, że wyciągnęła sprawę Gabriela Czechowicza, to Piłsudski jakby musi stawać się dyktatorem, ponieważ to społeczeństwo nie jest do końca przychylne jego koncepcji rozumienia tego dylematu władzy, która chce być kochana i powszechnie akceptowana, a jednocześnie musi używać środków przymusu, ponieważ no właśnie znaczna część społeczeństwa tak jakby nie dorosła do Józefa Piłsudskiego. To jest oczywiście prześmiewczy paradoks, który wówczas zaistniał, ale on miał swoją jedną niewątpliwie bardzo ciekawą cechę. Mianowicie, i to na tym skończę swój wywód w tej części, mianowicie niewątpliwie wygrana względna BBWR-u, czyli w 28 roku będzie to klub największy przy tych właśnie niestandardowych pomysłach wyborczych, ale jednocześnie BBWR, jak wiadomo, nie zdobędzie tych upragnionych 50+1 głosów na terenie Sejmu i Senatu. I w związku z tym, mimo że cała opozycja od socjalistów po narodowców niewiele miała ze sobą wspólnego do powiedzenia, to na pewno
uznała, że w takim razie budujemy wspólny front przeciwko tejże władzy. I to pytanie jest, i stąd oczywiście Ignacy Daszyński zostaje marszałkiem Sejmu. I to jest pytanie, czy ta postawa opozycji, która będzie w jakiejś mierze z jednej strony pokrzywdzona zamachem majowym, ponieważ niestandardowymi metodami obóz Piłsudskiego będzie zagarniał elektorat w wolnej sytuacji politycznej, który nie zyskałaby strona sanacyjna. Czy to jest jakby mobilizacja tym większa dzięki właśnie takiemu mechanizmowi, który po zamachu majowym nastał? I czy może paradoksalnie ta samorządność, która się w tym ujawniła, nie oznacza w gruncie rzeczy, że jednak mimo takiej, a nie innej procedury wzrastania ku autorytaryzmowi rządów Piłsudskiego, to gdzieś ta zasada wolności czy sprzeciwu wobec dyktatorskich zapędów z góry skazała sanację na względną porażkę, to znaczy na niemożność w gruncie rzeczy zlikwidowania tejże samorządności. Ale oczywiście możliwe, że w ogóle Piłsudski i jego obóz nigdy tej samorządności zniszczyć nie chciał. I tylko wtedy zostaniemy z tym dylematem, kto, że tak powiem, ma prawo do recenzowania własnego narodu. Czy sam ten naród, który nie chce się poddać zabiegom autorytarnej władzy, czy ta autorytarna władza, która coraz bardziej jest zirytowana, że naród nie chce jej kochać w sposób bezwzględny. No, byłoby dziwne, gdyby naród jakąkolwiek władzę kochał w sposób bezwzględny. To rzecz pierwsza. Pojawiło się tutaj kilka nowych wątków, do których spróbuję się odnieść, ale też wrócę do tego, co pan profesor powiedział. Rzecz jest taka, że może uwaga generalna na początek. Ze względu na intencje, mechanizm, który się pojawił, mówię, używając górnolotnych zwrotów, sanacja ducha wolności nie zabiła, nie chciała tego robić. Nie było to jej celu. Ducha wolności, który w Polakach jest niezwykle silny. I nie jest też tak, że nie widać mechanizmu takiego, wszystko jedno, czy wiąże się to z budowaniem BWR-u, czy późniejszych struktur władzy, że nie próbuje się budować normalnego politycznego zaplecza. Jeżeli patrzymy na mechanizm pojawiania się tego zaplecza właśnie w postaci, no, pod fałszywą nazwą, to się zgadzam, bo to nie był BWR, to może nieco młodsze pokolenie z innym BWR-em zaczyna kojarzyć, ale to był ten właściwy, nie tamten. To rzecz jest taka, że cokolwiek by nie powiedzieć, partii o profilu lewicowo-centrowym, w tej kolejności to wymieniam, rzeczywiście wiązały określone nadzieje z tym, co się w maju stało. Nastąpiło rozczarowanie, ja do komunistów pewnie wracam, to jest margines, który można spokojnie pominąć. Co oni sobie wymyślali, to już jest rzecz zupełnie inna i myślę, że w tym dyskursie w ogóle możemy to pozostawić poza głębokim marginesem. Ale rzeczywiście to się wiązało potem z autentycznym rozłamem tych środowisk, z wyciąganiem ludzi, z sięganiem po kariery. W ogóle nieszczęściem każdej władzy, w moim przekonaniu, jest przysłowiowa czwarta brygada. A im władza silniejsza, tym czwarta brygada też jest coraz bardziej obszerna. Więc tu się łączyły dwa mechanizmy takiego wykreowywania rzeczywistości, ale też tworzenia autentycznego zaplecza, bo były środowiska, całe duże środowiska, które jednak to zaplecze, które to zaplecze tworzyły. I rzeczywiście to była taka próba poszerzenia tej oferty, czasami bardzo demagogiczna, która zakończyła się tak naprawdę fiaskiem, bo jeżeli spojrzymy na wybory z 1935 roku, to nie problemem jest to, jaki są jego efekt, tylko jaka była frekwencja. Tylko no, to też jest kwestia kultury politycznej, że szef obozu politycznego po wygranych wyborach, ale za niską frekwencją odchodzi w politycznym niebyt z własnego wyboru, jak to się tutaj zdarzyło. No to są też już zupełnie innego mechanizmu. Tak, w
ponad 40%. Nie, to już nie mówmy o tym, to są inne standardy, powiedziałbym. Ale chcę wrócić do tego, o czym mówił na początku pan profesor. Otóż to tak się składa i musimy to przyjąć jako pewien pewnik. I tu mocno zazgrzytało w moim odbiorze, że my nie wybieramy ani miejsca, ani czasu, w którym jesteśmy. Ja też bym, być może wolałbym z wojami mieszkać, gdzieś tam hasać, czy jeszcze robić coś innego, bo to jest zupełnie ciekawe. Też sobie mogę zadać pytanie, czy nie wolałbym żyć w Polsce Kazimierza Wielkiego i tak dalej, i tak dalej. Nie w tym jest rzecz. Problem w moim przekonaniu polega na tym, że ci ludzie byli bardzo silnie osadzeni w ówczesnej rzeczywistości. To była ich rzeczywistość. Oni w jakiś sposób ją formułowali, formatowali. I w cokolwiek, no, to też mogę powiedzieć w taki sposób, no, ktoś z tego okresu mógłby powiedzieć, lepiej byłoby mi żyć, powiedzmy, w Europie ostatniego ćwierća XIX wieku. No wspaniale się żyło, proszę Państwa. Granic nie ma praktycznie, do dwóch państw trzeba jechać z paszportami, do Turcji, obrzeże Europy i do Rosji, a poza tym pełna swoboda. Ale nie chciałbym tam żyć. Właśnie dlatego, że nie było Polski jako taki. W dwudziestoleciu, nawet po tym 26 roku, jest Polska. My ją w jakiś sposób własnymi wyborami również formujemy. I stąd jest ten grzyt wypowiedzi pana profesora, który właśnie w taki sposób odbiera. I to też nie jest tak, że szedł Piłsudski czy inni do zmiany pod fałszywym komunikatem. Być może rzeczywiście ten pomysł, że to ma być sanacja, zwłaszcza moralna, to jest coś, co no, wybrzmiało, jak wybrzmiało poprzez praktykę. I tu nie będzie sporu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że z tymi ocenami, o których pan profesor tutaj mówił, że państwo jest słabe czy słabnące, że jest zagrożone zewnętrznie, to trudno było dyskutować. Bo tak to się działo. Państwo się w odbiorze ówczesnym, w tym subiektywnym odbiorze obywatela, zwyczajnie zaczęło sypać. A zagrożenie zewnętrzne zaczęło zwyczajnie rosnąć. I oczekiwanie na to, że musi być zmiana, było oczekiwaniem realnym, oczekiwaniem niewymyślonym. I nie podjętym przez mitomana, bo być może w przeciwieństwie do pana profesora, ja akurat jestem z tego pokolenia, w PESEL trzeba patrzeć, które jednak z poezją romantyczną pełniej się zetchnęło, a Słowacki rzeczywiście również jest moim ulubionym poetą i w taki sposób nie czytałbym Słowackiego poprzez Króla Ducha jako emanację tej złej władzy. On zresztą tego w taki sposób nie odbierał. Jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób zagospodarował Piłsudski Słowackiego, to nie na tej właśnie zasadzie, nie poprzez uzasadnianie takiego właśnie władztwa, ale raczej poprzez zupełnie coś innego, poprzez apel do sięgnięcia do czynu, poprzez apel do sięgnięcia do tego, żeby ten czyn do czegoś prowadził. I to jest, myślę, rzecz tutaj najistotniejsza. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, można i trzeba bardzo krytycznie odnosić się do politycznej praktyki, tej, która rozmaitych dziedzin wewnętrznych dotyczyła. Ale proszę spojrzeć i na inne aspekty tamtej rzeczywistości. Pomijam to, do tego jesteśmy zgodni, do rozwiązań ustrojowych. Też możemy dyskutować, czy konstytucja kwietniowa to jest to niedobre, czy akurat coś takiego, co by się tutaj przydało. Ale były obszary, które zostały zagospodarowane w taki sposób, że ja dzisiaj temu zazdroszczę. Ja mówię o szkole. O szkole, która znów cokolwiek nie powinna. Wychowała pokolenie, które dało świadectwo. To się rzadko zdarza. I to jest reforma, którą oczywiście Czerwiński zaczął, potem kontynuował Jędrzejewicz. Ale patrzmy i od tej strony. Tu nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć. Tu nie ma takich zupełnie jednoznacznych ocen, że tu jest źle, tu demokracja zupełnie leży, tu mamy do czynienia z negatywnymi praktykami. Było to. Możemy pokazywać te punkty, które rzeczywiście mówią, że chluby to nie przynosi. Ale nigdy bym nie powiedział, że nie chciałbym w tamtej Polsce żyć. Chciałbym też. Dziękuję.
Dziękuję. To proszę pamiętać też o mojej wypowiedzi, ale rzecz jasna, polemiki są jak najbardziej wskazane. No, pozwolę sobie podpisać tą polemikę. Po pierwsze, nie powiedziałem, że nie chciałbym, skoro nie wiem, czy chciałbym. To jest odrobne co innego i proszę wybaczyć, ale ten skrót myślowy jest trochę nadmierny, który pan profesor zastosował. Natomiast zupełnie nie rozumiem już zdania, że to reformie Jędrzejowiczowskiej zawdzięczamy szkołę międzywojenną, bo to jest, powiedziałbym... To prawda, ale generalnie rzecz biorąc, raczej trzeba powiedzieć, że o ile ja się zgadzam co do, z oceną pana profesora, jeśli chodzi o bilans szkoły międzywojennej, to ja uważam, że akurat reforma Jędrzejowiczowska była próbą manipulacji tą szkołą. Dość, powiedziałbym, jak na ówczesne standardy, może nie brutalną, ale jak na to, co wydaje nam się, nie wiem, jakimś sposobem normalnego zarządzania rzeczywistością edukacyjną, to chyba nie do końca właściwą, bo to wynikało po prostu z ogromnego podporządkowania szkoły administracji państwowej. To wcale nie jest jednoznaczne rozwiązanie i pytanie, jakby ta szkoła funkcjonowała, gdyby nie został ten eksperyment przerwany w 1939 roku, kiedy jeszcze poprzednie struktury funkcjonowały dość sprawnie. Ja bym to przynajmniej pozostawił pod pewnym znakiem zapytania. Natomiast zgadzam się, to ten aspekt jest ewidentnie w II Rzeczypospolitej pozytywny. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest ogromnym pytaniem, czy na przykład poradziła sobie II Rzeczpospolita w okresie nas interesującym z zagadnieniami właśnie samej administracji państwowej. Jan, profesor Żaren był łaskaw powiedzieć, że no, generalnie rzecz biorąc tak się stało. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem w 100% przekonany. Dlatego, że struktury administracji państwowej, ich jakość funkcjonowania z punktu widzenia interesu państwa nie były zadowalające. Jeśli mamy do czynienia właśnie pod koniec tego okresu, czyli w latach 34, 35 i 36 z serią kilkudziesięciu procesów skierowanych przeciwko kluczowym w tej systemie administracyjnym urzędnikom, to znaczy starostom, no to przepraszam bardzo, ale nie mamy do czynienia z, jakby to powiedzieć, jednoznacznie dobrze funkcjonującą administracją, która tylko jest politycznie ewentualnie źle kierowana. Kolejna rzecz, proszę państwa, nie? Czy państwo, znaczy ja mówię to bez żadnej satysfakcji, mówiąc zupełnie szczerze, ale trochę uzasadniając moje wątpliwości z początku naszej rozmowy. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, że dyktatura sanacyjna była dość specyficzną dyktaturą, w której z jednej strony nie było stosowanych takich metod jak w państwach totalitarnych, na przykład cenzura funkcjonowała wyłącznie jako cenzura represyjna, co jest ogromnym plusem tego systemu akurat, uważam, bo to nawet w państwach demokratycznych, nawet w sąsiedniej Czechosłowacji było inaczej, to znaczy administracja ingerowała poprzez wskazówki. Więc tu będę mówił, nie wszystko na pewno było złe. Natomiast proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że to było jednak państwo bardzo brutalne. Część z tych rzeczy trzeba wyjaśnić zagadnieniami technologicznymi, to znaczy tak wtedy funkcjonowały organa bezpieczeństwa po prostu. To znaczy, że strzelało się do ludzi z długiej broni na ulicy. Tak było, ale z drugiej strony, ale i przed majem i po maju. Natomiast proszę państwa, ale bilans ilościowy jest zatrważający. To są setki ofiar zabijane w demonstracjach politycznych. Mamy obliczenia dla Krakowa, które mówią o 900 ludziach, którzy zginęli podczas demonstracji przez całe, co prawda, dwudziestolecie, ale głównie... No zgoda, ale to nawet odliczając, to jest też zasługa marszałka Piłsudskiego zresztą, no, znaczy za wypadki krakowskie. Natomiast, no niestety, natomiast proszę państwa, no, jakby na to nie patrzeć, generalnie rzecz biorąc, jeżeli uważamy
struktury władzy za nierepresyjne w takich kwestiach, czy stosunkowo mało represyjne w takich kwestiach jak prasa, w takich kwestiach jak inwigilacja społeczna, bo inne państwa europejskie były znacznie bardziej wydolne w tym zakresie, to na przykład jeśli chodzi o brutalność sił policyjnych, to ja niestety uważam, że Polska była krajem powyżej średniej europejskiej. Wystarczy wspomnieć, że totalitarny kraj, jakim były Włochy, miał w tym samym okresie 24 trupy. A u nas w jednym Krakowie jest ich kilkaset. I teraz proszę Państwa, to nie jest po to, żeby, nie mówię tego po to, żebyście Państwo jakby uznali w związku z tym, że to dyktatura Piłsudskiego była, nie wiem, porównywalna z mussoliniańską, bo filozofia była inna, ale praktyka była brutalna. I trudno jest przejść nad tym do porządku dziennego. Proszę zwrócić uwagę, że to, co mnie najbardziej boli, to to, że właściwie my sobie nie stawiamy takich pytań, gdzie cieszę się bardzo, że tutaj możemy o tym porozmawiać. Ale dla mnie, ja na przykład sobie do końca z tym nie daję rad, mówiąc zupełnie szczerze. I to jest, to są te kwestie, które byłyby najbardziej istotne. Kolejna rzecz, która jest, myślę, do rozważenia, to jest pytanie o wykorzystanie tego czasu, który miał Piłsudski i jego ludzie przede wszystkim, w pełne nieskrępowanie kontroli politycznej, mogli ustawiać sprawy właśnie między polityki międzynarodowej, polityki także, nie wiem, rozwoju militarnego w sposób dość swobodny. Pytanie, czy rzeczywiście, i to jest, tu już nie mam jasnego zdania krytycznego, ale czy rzeczywiście, to pytanie, które jest istotne, to jest pytanie, czy rzeczywiście wykorzystaliśmy ten czas w taki sposób, żeby jak najefektywniej przygotować się do ewentualnego konfliktu zbrojnego. I tu, proszę Państwa, można by było mieć duże wątpliwości. Natomiast jedna rzecz jest, jeszcze wróćmy na chwilę do tej administracji. Proszę Państwa, pan profesor Surowiec powiedział, że reżim Piłsudczykowski nie chciał bić w wolność w Polsce i nie zdemontował nam samorządu. Proszę Państwa, mieszkamy w mieście, które zostało przez reżim Piłsudczykowski poddane represji politycznej w postaci zarządu komisarycznego. Istnieje w tradycji warszawskiej taka tendencja, żeby stwierdzić, że ten zarząd komisaryczny był dla Warszawy błogosławieństwem. Ale proszę Państwa, to jest tradycja podyktowana godną postawą prezydenta Starzyńskiego przede wszystkim w obliczu września 1939 roku. I to nie ma co do tego wątpliwości. Tam wtedy prezydent Starzyński zachował się naprawdę godnie i szlachetnie. Ale proszę Państwa, praktyka tej władzy w latach poprzednich wcale nie była tak jednoznacznie pozytywna. I to była, i jeżeli byśmy takimi kazusami mierzyli to ograniczanie wolności, to proszę Państwa, ono nie było wcale takie małe. Znowu, zupełnie nieporównywalne z tym, z praktyką totalitarną ówczesnych reżimów, powiedziałbym, tych takich najbardziej brutalnych, ale jeżeli byśmy przykładali to na przykład do praktyki amerykańskiej, praktyki nawet południowoamerykańskiej, to akurat w latach 30. wypadamy znacznie gorzej. Znacznie gorzej. Dziękuję bardzo. W ten sposób dotarliśmy do, moim zdaniem, fundamentalnego pytania i bardzo bym prosił tym razem, żeby panowie próbowali na nie odpowiedzieć. Mianowicie, co w tym czasie, lat 26-35, z punktu widzenia zarówno narodu polskiego, w całości społeczeństwa zaangażowanego politycznie, w tym również obozu władzy, okazywało się priorytetem. To znaczy, czy uważają Państwo, że istniało napięcie między tradycyjną w polskich warunkach ideą wolności, a więc także samorządności, a więc także przekładając na ówczesny język, na przykład język nauczania Kościoła, zasady pomocniczości, jak w encyklice Quadra Gestio Anno, która w jakiejś mierze stanie się podstawą później stworzenia Frontu Morsz w 1937 roku jako pewnej
alternatywy do rządów sanacji. To słowo wolność można rozumieć także rzecz jasna z perspektywy ówczesnego obozu narodowego, kontestującego niesamorządne ustawy, na przykład dotyczące ustawy o stowarzyszeniach z 1933 roku, czy próby likwidacji autonomii uczelni. Wiele innych takich sfer, które ówczesna władza niszczy, a różne obozy polityczne w imię wolności próbują te sfery samorządności uznać za priorytetowe. A więc, czy ta wartość wolności jest wówczas i powinna być najważniejsza, czy też druga wartość, która jest ewidentnie traktowana jako pozytywna przez władzę sanacyjną, a która to wartość pozwala na wykonanie tego, o czym profesor Skibiński mówił, to znaczy aż do założenia, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, de facto obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej. No, odosobnienia, jak zwał, tak zwał, ale metody funkcjonowania go, administracyjne metody wrzucania do więzień, to wszystko było charakterystyczne dla obozów także koncentracyjnych. A więc aż do takiego, że tak powiem, zniszczenia zasady wolności w imię czegoś, w imię wartości. A tą wartością było państwo. I teraz pytanie autentyczne i zasadnicze. Czy ośrodek władzy sanacyjnej na czele z Piłsudskim, Józefem, rzeczywiście dali sporo argumentów, ja je mam w głowie, uważam, że rzeczywiście takie argumenty stworzyli, które pozwalały na to, żeby w imię dobra państwa, i pytanie, jak to dobro było artykułowane, rozumiane, niewątpliwie obniżyć stopień wrażliwości dotyczącej wolności. A więc państwo czy wolność? Czy to był dylemat? I jakie były argumenty za jedną i za drugą wartością? Także rzecz jasna w tym kontekście międzynarodowym, o którym mówimy, to znaczy ze świadomością, że żyliśmy w przestrzeni geopolitycznej, w której obydwie strony, i wschodnia, i zachodnia, czyli i Niemcy, i Rosja, no od samego początku do samego końca niewątpliwie nie była zainteresowana istnieniem suwerennego i niepodległego państwa polskiego. Mam nadzieję, że na tyle sprowokowałem, że można liczyć na odpowiedź także i na moje pytanie. Rozumiem, że mamy się przede wszystkim do tego obszaru ograniczeń. I rzeczywiście w dalsze wycieczki polemiczne chyba już nie ma co wchodzić. Mamy tu różnice, choć może nie tak wielkie, jakby to z wymiany zdań wynikało. Natomiast odpowiadając już bezpośrednio na to pytanie, które profesor Żalny postawił, rozpoczął od tego, że mojego punktu widzenia najistotniejsze jest to, że przez cały okres dwudziestolecia, również przez ten okres, o którym tutaj rozmawiamy, Polska była krajem suwerennym. To jest ten pierwszy podstawowy wyznacznik. I drugim podstawowym wyznacznikiem odnoszącym się już bezpośrednio do lat 26-35, z punktu widzenia, tak jak sądzę, Piłsudskiego, to było coś, co określiłbym jako próbę budowania bezpieczeństwa tego państwa. Ja nie twierdzę, że to była próba udana. W każdym celu. Tutaj była mowa o polityce obronnej. To jest też kwestia możliwości, które przed nami stały, rozmaitego rodzaju ekonomicznych, tych kontekstowych, związanych z tym, czym to państwo było. Bo, proszę państwa, nie mówiliśmy też o tym tutaj, że nie było to państwo jednorodne narodowościowe. To był bardzo poważny problem, bo on tu nie wybrzmiewa, to były różne formuły na to, jak na to spoglądać. No więc właśnie, jak to zagospodarowywać, ale trudno też na to nie zwrócić uwagi. Więc czasami to odbieranie wolności, bo to następowało, ja twierdzę, że nie, różnymi względami mogło być motywowane, bardziej tymi zewnętrznymi, ale trudno nie brać pod uwagę również tych elementów wewnętrznych. One się zwyczajnie tutaj pojawiają. Inna sprawa, proszę Państwa, to ja tutaj, trudno jest to rozdzielić, ale też warto spojrzeć na perspektywę zwykłego obywatela,
który to poczucie bezpieczeństwa bardzo silnie eksponuje, a czym innym spojrzeć na kogoś, kto jest aktywny politycznie, kto gra o władzę. To są jednak inne porządki. Mnie się przynajmniej tak wydaje, że tutaj mamy do czynienia z rozmaitego rodzaju uwarunkowaniami, niekoniecznie tożsamymi w takim wewnętrznym odbiorze. Natomiast, proszę Państwa, ja dlatego tutaj wtrącałem się panu profesorowi Żarynowi, bo dzisiejszy kontekst poucza, że używanie słów to nie zawsze jest bezpieczne. I ten termin, to nie tak brzmi na Janku na Litość Boską, bo inna konotacja od razu się w głowie tutaj układa i inaczej może to być po prostu zwyczajnie odbierane. To nie, no porównania nie ma. Po prostu mimo, że odległy jestem od tego, żeby ten czele zwyczajkę, jak Piłsudski mówi, chwalić. Mackiewicz mógł wytrzymać, więc nie było tak najgorzej, jeśli o te sprawy chodzi. Także proszę Państwa, myślę, że z tego punktu widzenia trzeba spoglądać na ów zasadniczy dylemat, który tutaj profesor Żaryn stawia. Tu nie ma prostych wyborów, ale patrzymy, co jest najważniejsze. I oczywiście możemy krytykować z punktu widzenia tego, że to, co najważniejsze, niekoniecznie w praktyce musi być zagospodarowane tak, jak sobie to wyobrażamy, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Zachęcony przez profesora Suleje też wycofam się z akcentów polemicznych. Natomiast powiem o czymś, co wydaje mi się tutaj bardzo ważne, bo to też wpłynęło na rozumienie tego, czym jest państwo, bo to nie jest tylko i wyłącznie dylemat między wolnością a państwem. To jest pytanie, czym jest w zasadzie jedno i drugie w myśleniu poszczególnych na przykład obozów politycznych II Rzeczypospolitej. Bo to nie jest tak, krótko mówiąc, że na przykład obóz narodowy był antypaństwowy, a z drugiej strony Piłsudczycy, jak to powiedzieć, preferowali właśnie rozwiązania, nie wiem, właśnie totalitarne. No nieprawda to jest. Natomiast bardzo cechą charakterystyczną obozu piłsudczykowskiego, który wydaje mi się, że jest, jak już powiem, że zostałem tu obsadzony w roli polemisty i zresztą słusznie, bo ja dość nie lubię tej formacji, przyznaję, no jest jednak pewna koteryjność, tak? To znaczy to jest, i ta koteryjność obraca się w tych latach, także osłabiając wysiłek społeczny i wysiłek państwowy. W dwóch aspektach szczególnie istotnych, to znaczy w, jakby to powiedzieć, z jednej strony utożsamienia dobra państwa z dobrem bardzo konkretnej formacji politycznej. I to przekraczało granice zwykłej, powiedziałbym, zwykłego no, trzymania ze swoimi, o tak powiedzmy, które jest charakterystyczne dla życia politycznego. I z drugiej strony, i niestety to jest może jeszcze bardziej obciążające dla, zwłaszcza otoczenia marszałka Józefa Piłsudskiego, to znaczy powiedziałbym takie przymykanie oka na patologię. I to, bo niestety, no, zwłaszcza na poziomie średnim i niskim to było powszechne, ale obawiam się, że niestety też nie wszystko wiemy na temat poziomu wysokiego. To swoją drogą nie... Tu jesteśmy właściwie zgodni. Jest takie świadectwo Piłsudskiego z 1934 roku, kiedy go pytano o wznoszenie państwowej budowli. Powiedział w ten sposób. Jest wbrew sobie, no ale zacytuję to. Powiedział, że no, buduje się dom z takich cegieł, jakie się ma. Ja miałem cegły z gnoju. To znaczy, proszę Państwa, to podejście, znaczy powiem tak, że to świadczy o tym, że jednak Józef Piłsudski no, nie miał takiego dobrego kontaktu z rzeczywistością, dlatego że jak nas zweryfikowały to kolejne pokolenie, to pokolenie drugiego stulecia wcale nie było najgorsze. I to jest to jest pytanie istotne, ale moim zdaniem to wynikało po prostu z tego, że Piłsudski nawet doceniał ludzi, którzy się z nim nie zgadzali, ale absolutnie uważał, że oni nie są ucieleśnieniem tego państwa, o które walczy, i to jest problem.
Przecież to nie jest tak, że to Sławek z Prystorem wymyślili, jak dobierać ludzi do obozu, tylko wymyślił to sam marszałek. Proszę Państwa, najlepszym świadectwem tego, o czym ja mówię, to jest postać, zresztą nie w sumie dość interesująca, jaki był Sławoj Składkowski, najdłużej urzędujący premier II Rzeczypospolitej. Człowiek, który wcześniej był wieloletnim ministrem spraw wewnętrznych. A przejdzie do, moim zdaniem przejdzie do historii Polski z dwóch względów, to znaczy ze względów na swoje daleko posunięte maniactwo higieniczne oraz drugie, to znaczy jako znakomity literat. Genialny literat. Zmarnował się. No, moim zdaniem się zmarnował tam w tej polityce. Polityka zawsze ma. Także z tego punktu widzenia moim zdaniem to jest niestety fakt. Ale proszę Państwa, dlaczego on był tak długo premierem i tak długo wcześniej ministrem spraw wewnętrznych? Ponieważ był człowiekiem kompletnie pozbawionym właściwości politycznych. To znaczy on naprawdę wiele z sobą nie reprezentował poza tymi maniami higienicznymi. To znaczy, że koniecznie trzeba było wystawić wszędzie słabojki w każdym gospodarstwie chłopskim. I to nawiasem rzecz biorąc, może i trzeba było, ale powiedziałbym, że to była taka mentalność, że to koniecznie trzeba na tym skoncentrować wysiłek państwa. No, ja bym, no dobrze, zostały nam słabojki po tym, także, ale dlatego ja też nie pokażę, natomiast no to była ewidentnie mania, no nie da się ukryć i on się świetnie odnajdywał w tym systemie państwowym. Dlatego wydaje mi się, że mówiąc ten dylemat między wolnością a państwem, to jest pytanie właśnie o czym było to państwo i jak rozumiano wolność, dlatego że z drugiej strony można powiedzieć tak, konia z rzędem temu historykowi, który by zrobił rzeczywisto taki bilans rozrachunkowy z rzeczywistych obywatelskich wolności w II Rzeczypospolitej, licząc w to różne takie słabiej opisane przestrzenie, jak swobody, na przykład swoboda gospodarowania, jak to tak było na przykład na poziomie przedsiębiorstwa lokalnego, tak i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ryzykowałbym tutaj stawiania twardych tez, ponieważ ja nie znam opracowań dotyczących tego. Bo nie zrobiono nam tego, no, krótko mówiąc. Także trochę jest też tak, że mówiąc zupełnie szczerze, profesor Żaren stawia przed nami czasami zadania niemożliwe, bo każe podsumowywać coś, co nie do końca w ogóle jest opisane. No takie, no, gorzej, bo tamten miał chociaż pewne konkrety, tak, które musiał wykonać, tak, a tutaj mamy kłopot. W związku z tym ja bym postawił bardzo otwarte pytanie badawcze tak naprawdę o zakres tej wolności w latach 30. w Polsce, bo ona ewidentnie była większa niż w Sowietach i niż w III Rzeszy, ale jak na przykład porównać to z Finlandią czy Czechosłowacją, to ja już mam duże wątpliwości. Wydaje mi się, że zależy od sfery. Paru rzeczy żeśmy nie odrobili, ewidentnie, to znaczy na przykład sanacja załatwiła nam kwestię, kompletnie załatwiła nam kwestię zmotoryzowania kraju, dlatego że w drugiej połowie lat 20. i na początku lat 30. podatki z tytułu posiadania samochodów były tak wysokie, że nikt ich nie chciał mieć po prostu, a potem mieliśmy kłopot w latach 30., bo mieliśmy mniej samochodów niż nasi sąsiedzi do transportu. No takie rzeczy też się tam zdarzały. Te absurdy były punktami, były istotne dla późniejszego rozwoju Polski. Niemniej szkoła, niemniej niektóre inwestycje typu Gdynia, to są rzeczy ewidentnie pozytywne. A co do COP-u, to ja nie jestem pewien, bo ja bym tu dyskutował, czy rzeczywiście władowanie pieniędzy w jedną przestrzeń. Nie, na przykład ewidentnie pozytywne były zapory na rzekach, tak? COP to ja mam duże wątpliwości, czy jako całość by sprawdził. Ja zwracam Państwu uwagę tylko na jedną rzecz, że główny realizator i pomysłodawca COP-u, czyli Eugeniusz Kwiatkowski, był świetnie prosperujący w czasach komunistycznych ekonomistą. W związku z tym odznaczali. A nie, ale potem jeszcze wrócił i odznaczali go, Gierek go nawet odznaczał, także to jest. Więc jakoś się tam odnalazł, tak? To znaczy to jest zastanawiające dla mnie do pewnego stopnia.
Fakt jest faktem, że też nie miał specjalnej konkurencji, tak? To znaczy to jest inna, międzywojnie. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko powoduje, że ja naprawdę poza takim tradycyjnym sporem na poziomie wolności politycznych pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego, bądź braku tego pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego potem, to jeżeli schodzimy na taki poziom, zwłaszcza egzystencji codziennej, egzystencji obywatelskiej, to ja mam już duże wątpliwości, jak to opisać w ogóle, dlatego że stąd, ja nie wybacz, ale na części przynajmniej tego pytania po prostu powiem, że nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Zaraz przejdziemy do pytań, ale ja jednak pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, które sam postawiłem, szczególnie wobec braku jasności u przyjaciół. Mianowicie to pytanie wolność a państwo jest w gruncie rzeczy z takiej perspektywy roku 2018. Wydaje mi się, że pytaniem szalenie ważnym, jeśli chodzi o rozumienie tych lat 26-35, choć rzecz jasna także następnego pięciolecia do wybuchu II wojny światowej. Otóż jest to pytanie mówiące o pewnej dynamice. Mianowicie z jednej strony obóz władzy, obóz sanacyjny, niezależnie od tego, czy było to do końca szczere, czy nie, to znaczy, czy było to bardziej egoistyczne trzymanie się władzy, czy też jednak pewna idea, która była artykułowana szczerze, zakładając, że oczywiście szczerze, warto ją jednak przedstawić. To znaczy idea mówiąca o tym, że państwo polskie, szczególnie z racji tego, że 123 lata nie mieliśmy tegoż państwa polskiego, jest tak wielką wartością, że w gruncie rzeczy wszyscy powinniśmy się wokół tej wartości w jakiejś mierze odnaleźć, uznając, co oczywiście już może stanowić powód do irytacji ze strony opozycji ówczesnej, że głównym nosicielem tej wartości podtrzymującą polską państwowość jest tenże obóz sanacji. To utożsamienie obozu sanacji jako dobra z dobrem państwa było oczywiście potwornie irytujące. Na przykład, żeby sprowadzić to do konkretu, to niewątpliwie w tym systemie edukacyjnym, w którym żeśmy zaczęli funkcjonować, no moment śmierci marszałka Piłsudskiego 12 maja 1935 roku będzie momentem, od którego możemy liczyć czas pewnej próby, przepraszam za sformułowanie, ale wyniesienie na ołtarze marszałka Piłsudskiego, a próba sprzeciwiania się tej intronizacji pośmiertnej, no, będzie owocowała daleko idącymi represjami, aż w imię honoru nieżyjącego marszałka, na przykład pobiciem jednego z profesorów Wileńskich Uniwersytetu Stefana Batorego. To utożsamienie obozu władzy z dobrem państwa, ale z drugiej, czyli coś w moim pojęciu negatywnego, rzecz jasna, co próbowałem tutaj tym obrazkiem przedstawić. Ale z drugiej strony ta wartość państwa była autentycznie szalenie ważna. To nie był język do końca udawany, tylko także język, którym można było zdobyć w społeczeństwie zaufanie, że ta władza, skoro tak mówi, skoro to dobro państwa jest świętością, to w takim razie może jednak należy jej się większy szacunek, a nie tylko i wyłącznie opowiadanie o Sławoju Składkowskim jako o tym, który powinien toalet publiczny pilnować, bo na tym się najlepiej zna. I teraz w drugą stronę, wolność. Otóż ta wartość polegała na tym w II Rzeczpospolitej, że niezależnie od intencji władzy, czy ona była dobra ta intencja, czy zła, po 26 roku okazało się, że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, Polacy, zostawmy mniejszości narodowe na razie na bok, autentycznie wypracować tą oddolną samorządność tak przebogatą, że
ona stała się odpowiedzią na pytanie, które jest fundamentalne dla nas dzisiaj. To znaczy, co to znaczy patriotyzm polski? A w II Rzeczpospolitej okazało się, że patriotyzm polski to jest z jednej strony przynależność do tej wartości państwa, a z drugiej strony jest to przynależność do wartości samorządność. Myśmy w II Rzeczpospolitej mieli setki, tysiące stowarzyszeń na różnych polach działających, stowarzyszeń zawodowych, związki zawodowe, od socjalistycznych, po chadeckie i narodowe. Mieliśmy masę stowarzyszeń oświatowych z Polską Macierzą Szkolną, ale także z czytelniami ludowymi, od ludowców po narodowców. Wszyscy zakładali stowarzyszenia, uniwersytety. Ta wielka polska inteligencja kształcąca się wówczas w II Rzeczpospolitej to jest warstwa społeczna, która niezależnie od woli władzy, w tym przypadku raczej niechętnej uniwersytetom, tej samorządności uniwersyteckiej, to ta samorządność była na tyle silna, że nikt nie był w stanie jej na szczęście poskromić. Wszystkie bratniaki, samorządy uczelniane, mimo obstrukcji różnych prawnych, potrafiły budować de facto samorządność uczelni. Tak samo na przykład stowarzyszenia katolickie. No i przestrzeń niesamowicie rozbudowanej samorządności, czyli prasa. Proszę Państwa, prasa II Rzeczpospolitej, czyli wolne słowo, mimo tych obostrzeń, o których tutaj mówiliśmy, to jest w gruncie rzeczy przejaw niesamowitej żywotności samorządności, czyli wolności myślenia człowieka ówczesnego. To stare porzekadło, które będzie w okresie wojny w pewnym sensie prawdziwe, że gdzie dwóch Polaków konspiruje, tam trzy tytuły prasowe, to jest efekt nie tylko i wyłącznie braku zgody i kłótliwości polskiej, ale efekt właśnie konieczności niejako funkcjonowania w przestrzeni publicznej z własnym światopoglądem, w zespole ludzi bliskich. I to jest taki fenomen, który w II Rzeczpospolitej istnieje. Państwo polskie, mimo przejęcia przez obóz Piłsudskiego władzy, nie zabiło, z przyczyn, o których możemy sobie długo rozmawiać, tej zdolności narodu polskiego do tego, żeby być aktywnym w sferze wolności, podmiotem budującym przestrzeń państwową, przestrzeń publiczną. I to jest coś, co wydaje mi się, że powinno być zauważone. Skończymy na tym tę część dotyczącą naszej wypowiedzi, a teraz pierwszy zgłaszał się pan. Mikrofony są i będziemy próbowali odpowiadać. Jan Bodakowski, publicysta. Ja mam takie pytanie, czy można mówić o tym, że od 26 roku, od zamachu majowego, w Polsce następowała systematyczne ograniczanie demokracji, parlamentaryzmu? Czy można mówić o tym, że systematycznie były likwidowane prawa obywatelskie, możliwość wolnych wyborów? Czy zachowana była wolność słowa? I drugie moje pytanie, jak rządy sanacyjne oceniała środowisko katolickie w swoich mediach? Czy spotkało się z akceptacją środowisk katolickich? Czy środowiska katolickie podejmowały jakieś kwestie związane na przykład z legalizacją aborcji od 1932 roku? Czy z obecnością we władzach sanacyjnych masonerów? Dziękuję bardzo. Uwaga też odnośnie tego, o czym profesor Żaren mówił, bo po części to odpowiedź na to pytanie w wypowiedzi profesora Żarena się znalazła. Znaczy tam są elementy ograniczenia, elementy takie, które pokazują przestrzeń wolności. Całkiem sporo, jak na tamten czas. I tu ja absolutnie bym polemiki nie podejmował. Ale o jednym chciałem powiedzieć, że o tym wątku patriotyzmu, który się wtedy pojawił i który tutaj też wypijał. Proszę teraz zwrócić uwagę, że wtedy tego nikt nie ośmieszał, nikt tego nie kwestionował. To też jest istotna obserwacja. Tak. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą jeszcze w tym, co powiedział pan profesor Słoje. To znaczy, wydaje mi się, że to nieprawda, że nikt. Ale rzeczywiście te elementy
jakby to powiedzieć, pewnego dystansowania się, czy nawet ośmieszania patriotyzmu, były ewidentnie poza sferą polityczną. I tutaj akurat na pewno nie było wątpliwości, że polemika, jakby to powiedzieć, między senatorami a ich przeciwnikami, to nie na tym polegało. To jest zupełnie inny kontekst, niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni w tej chwili. Natomiast odpowiadając na pańskie pytanie, to znaczy ja po pierwsze rzeczywiście uważałbym, że jeśli chodzi o sferę polityczną, mamy do czynienia do 1938 roku z tendencją ograniczającą i gdzieś tuż przed końcem wojny z takim zastanowieniem się aparatu państwowego, czy to jest dobry kierunek, o tak powiedzmy. Przed wybuchem wojny. Przed wybuchem wojny, tak. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie znaczy, że w latach 1938-1939 nie było licznych nadużyć, powiedziałbym, w tym zakresie, ale ewidentnie coś się tam zaczęło łamać, jeśli chodzi o pewną koncepcję, jakby to powiedzieć, ograniczania praw społecznych w dziedzinie politycznej, o tak powiedzmy, żebyśmy dobrze to zrozumieli, to tylko mówię tutaj tylko i wyłącznie o prawach politycznych. Natomiast jeśli chodzi o stosunki między władzami sanacyjnymi a środowiskami katolickimi, to ta sprawa jest dość złożona, dlatego że po pierwsze, jakby to powiedzieć, to znaczy, sanacja działała dwutorowo, przy czym warto zwrócić uwagę, że jest po prostu, jak w większości zresztą materii, niespecjalnie była jednorodna. Wśród sanatorów mieliśmy, wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o przynajmniej o stopień ministerialny, to większość to byli wolnomularze i ludzie raczej zdystansowani od zagadnień religijnych, a zwłaszcza katolicyzmu. Natomiast z drugiej strony, jak przychodziło co do czego, to na pewno sanacja unikała konfliktu otwartego z hierarchią kościelną, co widać po zdezawuowaniu własnego ministra sprawiedliwości, czyli Makowskiego, w momencie, kiedy okazało się, że katolicy jednak są dużą siłą społeczną i postanowili zademonstrować na wezwanie prymasa Polski Klonda w 1931 roku, zademonstrować, że im się nie podobają reformy prawa małżeńskiego. I co się stało? No oczywiście rząd w ogóle jakby wycofał się i absolutnie nie było sprawy, tak, to znaczy załatwili sprawę za pomocą presji społecznej, co zresztą świadczy o tym, że jednak sanacja jakąś presję społeczną czuła, tak, to znaczy to jest myślę, że istotne, natomiast trzeba powiedzieć, że wśród katolików, no na przykład najbardziej eksponowany świecki katolik II Rzeczypospolitej, to znaczy Stanisław Sedlaczek, człowiek, który był szefem akcji katolickiej na Polskę, był człowiekiem, który ewidentnie z sanacją nie ma nic wspólnego. Powiedziałbym, że raczej był przez nie prześladowany. Natomiast to nie znaczy, że nie brakowało po stronie sanacyjnej ludzi, którzy się byli dobrymi katolikami. Na zeszłym tym spotkaniu wspominaliśmy przynajmniej jedną taką postać, to znaczy Adolfa Maria Bochańskiego, który był praktykującym katolikiem i absolutnie nie można mu nic zarzucić pod tym względem, a jednocześnie był chyba najbardziej obiecującym młodym intelektualistą sanacyjnym, jeśli tak można to ująć. Niestety zginął w 1944 roku, ale to akurat w zupełnie innych okolicznościach i nie ma to nic wspólnego ze sprawami, przynajmniej bezpośrednio ze sprawami dwudziestolecia. Natomiast z tego punktu widzenia bardzo trudno jest tutaj odpowiedzieć, powiedziałbym pokrótce. Proszę, o jednym warto pamiętać, to znaczy były po stronie sanacyjnej próby zmontowania alternatywy religijnej do katolicyzmu polskiego. A to był na przykład eksperyment z mariamityzmem, a to z stworzeniem kościoła narodowego, ale to wszystko nie wyszło poza sfery, powiedziałbym, spekulacji wewnątrzobozowych. Znaczy, ja nie powiem, nazwiska, które się tam pojawiały, nie były marginalne, ale powiedziałbym, nikt im nie pozwolił zrealizować tych pomysłów. To trzeba jasno powiedzieć. To jest świadectwo jednak pewnej pokory wobec rzeczywistości społecznej w Polsce, gdzie trudno było oddzielić życie społeczne od kościoła katolickiego. Jeśli można, zaraz pan dostanie mikrofon, ale ja też chciałbym odpowiedzieć na drugą część pańskiego pytania, czyli właśnie dotyczącego relacji między katolikami a
sanacją, bo można ten bardzo, bardzo przebogaty temat też w ten sposób o nim opowiedzieć. Z jednej strony oczywiście trzon obozu sanacyjnego jest niewątpliwie lewicowo-liberalny, w sensie intelektualnym, etycznym i nie ma cienia wątpliwości, że Kościół czy kościoły, bo także protestanckie, no, bywają używane przez sanatorów, choćby także jeśli chodzi o życie rodzinne, pewną zewnętrzną prezentację tego życia rodzinnego, jaką przywódcy sanacji pokazywali, prawda? Zarówno sam Józef Piłsudski, jak i Józef Beck. No, tych przykładów będzie oczywiście dużo, dużo więcej. Ale z drugiej strony można na to spojrzeć w taki oto sposób, że z punktu widzenia państwowego, otóż hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego z Augustem Chlądem na czele jako prymasem Polski w pewnym momencie de facto podjęła decyzję, choć nie taką radykalną, że księża, kapłani powinni w gruncie rzeczy unikać angażowania się politycznego, czyli nie startować w wyborach. Jak wiemy, w Sejmie jeszcze ustawodawczym w latach 19-22 było ponad 30 kapłanów i byli to posłowie. Ponad 30 kapłanów posłów Sejmu Ustawodawczego. Po zamachu majowym prymas August bardzo wyraźnie zaczął wskazywać, że ze względu na zanik systemu demokratycznego w gruncie rzeczy ta możliwość funkcjonowania posła na terenie parlamentu staje się moralnie wątpliwa. Można długo o tym mówić, dlaczego podjęto taką decyzję, ale faktem jest, że te decyzje pozytywne o zaangażowaniu się kapłanów w parlamencie były przez biskupów na polecenie Episkopatu Polskiego na czele z prymasem Chlądem radykalnie ograniczane. A co w zamian za to? W zamian za to, skoro kapłani jakby od środka instytucji państwa nie powinni przeobrażać tego państwa, to w zamian za to listy pasterskie, to znaczy nauczanie zewnętrzne poprzez listy pasterskie, w których będzie także władza państwowa napominana, jeżeli odchodzi od standardów, w których społeczeństwo powinno odczuwać, że tak powiem, troskę tychże władz państwowych o morale społeczne. I takich w latach 30. kilka listów pasterskich będzie. Co to oznacza? To oznacza także, że prymas August Chlond podjął wyraźną polemikę, można powiedzieć, z własnym najbliższym, z najbliższymi współpracownikami, czyli z biskupami, którzy to biskupi w większości byli zwolennikami obozu narodowego bądź chrześcijańskiej demokracji. I w zasadzie, biorąc pod uwagę indywidualne życiorysy biskupów, ewidentnie widać, że prymas August Chlond powstrzymał niejako krytykę biskupów polityczną na rzecz wzięcia na siebie w jakiejś mierze odpowiedzialności poprzez listy pasterskie za ewentualne granice piętnowania władzy. To była, jak się wydaje, taka decyzja polityczna, można powiedzieć, prymasa Augusta Chlonda, który nie chciał, żeby biskupi wchodzili w zwarcie utrudniające nie tylko relacje państwo-kościół, ale także w gruncie rzeczy utrudniające czy za bardzo angażujące biskupów i dalej kapłanów w spór polityczny, który był coraz mniej, można powiedzieć, osadzony w takiej zgodności co do wartości, co do systemu wartości. To jest trudny i poważny dylemat, ale faktem jest, że z drugiej strony, czy z trzeciej na to patrząc, katolicy, którzy na ogół, ci zaangażowani politycznie, należeli do szeroko pojętego zaplecza obozu albo narodowego, albo chadeckiego, z kolei chcieli widzieć biskupów w ich
można powiedzieć, tradycyjnej roli, to znaczy także przewodników politycznych. Jarosław w jakiejś mierze zatrzymał pewną możliwość także, jego zdaniem, nadużywania przez katolików świeckich zaangażowanych politycznie, nadużywania autorytetu Kościoła poprzez biskupów i kapłanów, co do których nie było wątpliwości, jakie mają poglądy. Nie piłsudczykowskie, związane z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym, czasem ludowym. Więc mamy tutaj takie zapętlenie jakby wewnętrzne tego procesu kojarzenia się Kościoła i państwa i wydaje mi się, że Ausland wpadł na taki oto pomysł, żeby wydobyć się z tego dylematu nie angażowania Kościoła w spory polityczne, żeby uznać, że właśnie wartością jest państwo i że Episkopat Polski powinien w gruncie rzeczy próbować rozdzielać autorytet państwa należny od sporów partyjno-politycznych, które wiążą sanację i opozycję i w którą to sferę Kościół i jego ludzie, hierarchia i kapłani wchodzić nie powinni. Co nie znaczy, że dynamika takiego wolnościowego, wielkiej grupy społecznej, jaką byli duchowni i kapłani, nie powodowała, że i tak ci duchowni się angażowali. Oczywiście możemy wymienić wiele osób i w episkopacie, arcybiskup Teodorowicz, i biskup Adam Stefan Sapiecha, i biskup Henryk Prześciecki, i biskup Stanisław Łukomski, i biskup Kaczmarek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że mieli poglądy polityczne, tym niemniej gdzieś te poglądy polityczne zostały powstrzymane. Gdzieś zostały, tak samo biskupa Adamskiego Stanisława, który był bardzo mocno związany poprzez też akcję katolicką właśnie z partią chrześcijańsko-demokratyczną. To wszystko wiadomo, gdzie tych biskupów lokować na mapie partyjno-politycznej, a jednocześnie wielki autorytet prymasa Chlonda, który próbował gdzieś ustalić granice tego dawania świadectwa politycznego przez biskupów, którzy mają dawać świadectwo relacji państwo-kościół niezależnej od sporu partyjno-politycznego. Trudno do zrozumienia, ale tak chyba próbował Chlond to widzieć. Dzień dobry Państwu, Włodzimierz Zbigniew Czarzasty. Tak, po pierwsze, nie zgodziłbym się z tym, że Polacy potrzebują być trzymani za twarz. Wręcz przeciwnie, to, że przetrzymaliśmy 123 lata zaborów i 50 lat komunizmu, zawdzięczamy temu, że Polacy są chyba najbardziej w Europie przywiązani do wolności i przez to do demokracji. A postawiłbym bardziej ogólne pytanie. Właściwie dlaczego wciska się Polakom ten stary, zgrany produkt w postaci marszałka Piłsudskiego? Bo tak, wiadomo, że państwo niemiecko-pruskie nie było kierowane przez idiotów, w związku z tym nie wybudowali twierdzy magdeburskiej za setki milionów marek po to, żeby Piłsudski wszedł i na własne życzenie wyszedł. Nie, Piłsudski nie wyszedł, tylko został przywieziony do Warszawy przez Niemców, a tylko dlatego, że spełnił określone warunki i poczynił odpowiednie zobowiązania. To po pierwsze. Po drugie, wiadomo przecież już chyba bezdyskusyjnie, że to nie Piłsudski wygrał bitwę warszawską. Plan był Rozwadowskiego, bezdyskusyjnie. I pan Żar chyba kojarzy Ambrożego Mejera, prawda? No w każdym razie zgadało się z nim. Otóż jego dziadek służył na odcinku, z którego Piłsudski miał uderzyć, to znaczy nad Wieprzem. I otóż jego dziadek, a spisał swoje wspomnienia, twierdził, że Piłsudski pojawił się 18 sierpnia, wojska posuwały się bez walki, natykając się na trupy i
zgwałcone kobiety. Także żadnego wkładu Piłsudski w zwycięstwo warszawskie nie ma. Natomiast bardzo dobrze Piłsudskiego scharakteryzował już w 1919 roku Dmowski w słynnym takim liście do Popławskiego, że jest to człowiek, któremu się marzy rola Napoleona, który nie rozumie Polski, ma osobowość XIX-wieczną, to znaczy nie rozumuje już kategoriami nacjonalizmu, które zdarzył się wiek XIX, kiedy ten nacjonalizm się rozbudził. I usiłuje być bykiem, chociaż jest wołem i włazi na krowę. O, taki był chyba jeszcze pasus. Także ogólne takie pytanie. Właściwie dlaczego? Dlaczego wciąż się powraca do tego Piłsudskiego? Było, minęło, zostawmy. Dziękuję bardzo. To jest ostatnie pytanie, bardzo ładne. Bardzo przepraszamy, ale już na więcej pytań nie ma czasu i możliwości. Oddam mikrofon, prosząc, żeby ustosunkować się do tego pytania, dlaczego stale od tylu pokoleń próbujemy z Piłsudskiego zrobić bohatera pozytywnego w polskiej historii, ale jednocześnie proszę też podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Jako pierwszy, jak zawsze, pan profesor. Znaczy, w ten sposób, no, różnimy się z panem w sposób zasadniczy w ocenie tego produktu, który się nazywa Piłsudski, więc ja polemiki nie podejmę. Zwłaszcza, że różnimy się też co do ceny faktów. No, i to jeszcze może bardziej zasadniczo. Natomiast myślę, że postawienie dzisiaj kwestii relacji pomiędzy stosunkiem do państwa, pomiędzy obszarem wolności, które w tym określonym czasie funkcjonowało, i pokazanie, tak jak pan profesor to zrobił, tych pól, które wymagają jeszcze dania szczegółowych odpowiedzi, które mogły obraz pogłębić, to myślę, że jest wartością tej dyskusji. Natomiast no, są kwestie, z które no, ja odpowiadam, no, są dyskusyjne i ja to tak do tego podejdę. Czy ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Piłsudski stał się symbolem i z symbolami też się nie do końca nie dyskutuje, no po prostu jest, czy on bardzo symbolem no, niepodległości przede wszystkim. Ja bym powiedział tak, że czym innym jest dyskusja na temat działalności Piłsudskiego, a czym innym jest odpowiedź, dlaczego Piłsudski, pamięć o Piłsudskim jest podtrzymywana. Tak? To jest, są dwie różne rzeczy. Ja się staram odpowiedzieć na to pytanie pierwsze, tak? To znaczy dlaczego jest tak, że Józef Piłsudski ma dwa pomniki w Warszawie, no dlatego, że stał się symbolem niepodległości. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że z Józefem Piłsudskim też wykonano pewną pracę po 1987 roku tak naprawdę, to znaczy zaadaptowano i przykrojono jego pojmowanie, znaczy jego postrzeganie do potrzeb, no nazwijmy to, zmiany politycznej, która zaszła wówczas, głównie w obozie komunistycznym. Nagle stało się tak, że Józef Piłsudski stał się ze znienawidzonego i obłożonego cenzurą, stał się uwielbianym liderem. Szczerze mówiąc, jak to się stało i jakie były konkretne aspekty tej specyficznej operacji, powiedziałbym, socjotechnicznej, która została wykonana na naszej pamięci zbiorowej, no to ja muszę powiedzieć, że to trzeba pytać przede wszystkim wykonawców tej operacji. Co prawda znaczna część nie żyje, no więc będziemy mieli pewien problem, ale wydaje się, że to jest to do zbadania dla historyków. Ale tutaj ja bym akurat nie stawiał tego zarzutu Piłsudskiemu, tylko raczej o wykonawcę tych operacji, tak? No bo wiecie państwo, ja w 1988 roku brałem udział na przykład w takiej imprezie warszawskiej, która się nazywała Olimpiada Historyczna dla uczniów szkół średnich i tam jeszcze w końcu władze komunistyczne były, prawda? Natomiast ci sami
organizatorzy tej imprezy, którzy organizowali ją od lat, nagle dziwnym trafem poświęcili ją właśnie akurat zarówno Dmowskiemu, jak i Piłsudskiemu. Natomiast siłą rzeczy nagle ten marszałek zaczął funkcjonować zupełnie w innym kontekście. Co takiego się stało? Można mieć wątpliwości. Natomiast potem w miarę upływu czasów III Rzeczpospolitej, no, to on po prostu zaczął funkcjonować jako symbol niepodległości bez intelektualny, bezrefleksyjny. I to jest wielka szkoda, dlatego że na pewno nad tą postacią trzeba się zastanawiać i myślę, że to dobrze, że dzisiejsza rozmowa się odbywa, bo absolutnie są rzeczy, z którymi myślę, że my jesteśmy w stanie dojść do absolutnie konsensu i to nie tylko na poziomie faktów, ale też na poziomie interpretacji. Są rzeczy, z którymi nie jesteśmy w stanie i na tym nie tylko polega piękno naszego zawodu, ale na tym polega pewna siła tradycji. To znaczy ja jestem bardzo daleki od tego, żeby dać się wpuścić w taki kanał, w którym mówi się albo zero Piłsudskiego, albo 100% Piłsudskiego. Ja jestem w stanie dyskutować na temat tych wartości pośrednich także dlatego, żeby oddać pewne faktyczne zasługi. Akurat nie uważam, żeby największą zasługą Józefa Piłsudskiego był jego udział w Bitwie Warszawskiej. Ja wydaje mi się, że on ma ważniejsze zasługi w latach 18-19, ale to też jest kwestia dyskusji, to znaczy dyskusja na temat Bitwy Warszawskiej to jest osobna kwestia i to jest myślę, że... ale to bardziej niech się zajmują tym historycy militarni, ja się nie poczuwam tutaj do kompetencji. Dziękuję bardzo. Ja proponuję, odpowiadając też panu na pytanie, żebyśmy ewentualnie któryś ze spotkań naszych poświęcili mitom. Bo one w ogóle mają zupełnie inną dynamikę powstawania, trwania, a też obalania. I niewątpliwie mity są bardzo potrzebne, bardzo ważne, a jednocześnie być może trzeba je w jakiejś mierze obciosywać przez prawdę historyczną, przez rozwój nauki. I będzie na pewno też taki czas, w którym dochodzi wtedy do tej rzeczowej konfrontacji między emocjonalnie przyjętym mitem, a tym, co staje się w obiegu naukowym przeważającym argumentem. W przypadku Piłsudskiego wydaje się, że jeszcze jesteśmy bardziej po stronie mitu niż po stronie tejże właśnie rzeczowości, ale powodem tego w dużej mierze jest fakt, że w okresie PRL-u brakowało nam pozytywnych mitów i Józef Piłsudski się takim stał. I odpowiadając na pytanie pana profesora Skibickiego, władze komunistyczne z generałem Jaruzelskim, którym się wydawało, że nosi polski mundur, wpisały się w 1987-1988 roku, szukając legitymizacji, w obszar mitu, który był antykomunistyczny i bardzo narodowi wówczas potrzebny. Taka manipulacja, która miała uzdrowić generała w przestrzeni publicznej. Miejmy nadzieję, że do końca się nie udała. To granie mitami jest jedną bardzo ciekawą operacją socjohistoryczną, którą warto się zagłębić, więc może poświęcimy kiedyś spotkanie też i tej kwestii. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i panu profesorowi Włodzimierzowi i panu profesorowi Pawłowi Włodzimierzowi. Bardzo dziękuję.